W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, jak Maryja wybiera się w odwiedziny do swojej kuzynki Elżbiety. Idzie po to, by nieść jej pomoc, wsparcie, radość. Można powiedzieć, że przez ostatnie kilka dni pielgrzymi z diecezji kaliskiej przeżywali zupełnie inne doświadczenie. To oni wędrowali do Maryi na Jasną Górę. Ale można powiedzieć, że tam na Jasnej Górze Maryja cały czas na nich oczekiwała, jak dobra matka na swoje dzieci. Miejmy nadzieję, że każdy z pielgrzymów na Jasną Górę doświadczył tego samego, co Jan Chrzciciel. On poruszył się w łonie matki swojej Elżbiety i wydaje mi się, z tego doświadczenia, które jako ojciec duchowny też mogłem zobaczyć, podczas tej pielgrzymki Maryja również poruszyła serca wielu, wielu wędrujących na Jasną Górę. To jest nasze wielkie dziedzictwo, to jest duchowe serce naszego narodu, Jasna Góra. Warto się zastanowić, kiedy ostatni raz tam byłem, kiedy porozmawiałem tak szczerze z Maryją w jej jasnogórskim wizerunku. Moi drodzy, warto na Jasną Górę się udać, po to, by również i nasze serca Maryja poruszyła. Nawet jeśli nie możemy tego zrobić, udając się na piechotę, to wybrać tam po prostu się trzeba, po to, by Maryja znów z powrotem przyprowadziła nas do swojego Syna.